jak byłyśmy młodsze. To jak byłyśmy młodsze, to myślę, że biłyśmy... Co ty na siebie założyłeś? Ja ci sobie mówię! Kogo? W ogóle powiedzcie, odejdź, czy wy macie jakieś takie tradycje świąteczne, typu, że piecie pierniki z rodziną, precz, albo przygotowujecie razem jedną kolę. Nie podchodź do mnie! Nie życzę! I would like to know! No, no, no! Środowa, I not with me! I not with me! I not with me! I not with me! Nie spali na plus 3. Powiedziałbym tak. Siostry Tarnowskie, to wydaje mi się, że top 2 najpiękniejsze kobiety, jakie widziałem w życiu. I nie żartuję. Jeżeli Ola się zgodzi, to możecie ją na czacie zapytać, żeby wam pokazała zdjęcie z Wigilii z 2020 albo 2021, jak wrzuciła zdjęcie rodzinne z Darią i jeszcze z bratem. Jak ja wtedy zobaczyłem Olę, to pomyślałem sobie, nie no, rozumiem, że warto wysoko celować, ale ona jest jakaś przepiękna, nie? Odpuszczam. Czujcie, że miałem gości w chacie, a w tym czasie nawet nie zdążyłem się przywitać, bo grałem w Metina. Czuję się jak w 2012. Słuchajcie, opowiadał mi mój przyjaciel, że jego brat kiedyś robił domówkę, jakieś dupeczki w ogóle żygały. Wiesz, wielka biba, a on siedział i grał w Metina. I prawidłowo ogólnie, nie? Tak. Fajne. A, no i tu są kolorki, aha! Tu są flamastry, które wyobraź sobie wczoraj... A, wiecie, to a, no tak, bo tu są naklejki, które Daria kupiła. No, bardziej świąteczne. Dobra, mam problem, ewidentnie. Ola robi świąteczną deskę na Wielkanoc. Tutaj sparłam, ale jak usłyszałam, że jak tak. Wiedziałem, pokazała mi te naklejki. No ja to nie jestem, tak często się kończy. Po prostu nie, bo, wiesz, nie się wodzą fantazji. To jest piękne. Ale to są te, ale mega. Ale jakie ładne. Olaczkę wziąłem, bo Daria zajęta. Dobra, gołem jeden. Ola się na mnie krzywo patrzy, ale kochanie, mogłabyś ze mną grać. Miałabyś bufkę. Misiu, spodobałby się. To jest jak CS. Zajebiste. Misiu, twoje streamy z Metina. Nie żartuję. Tysiąc widzów jak nic, byłabyś pierwszą... Ej, Misiu, serio. Próbuję zrozumieć, pierwszą dziewczyną, która grała w Metina. Ja zacząłem pierdolę o grupie i grałabyś chłopakiem. A ty się poczułeś urażony i stwierdziłeś, że cię ej, zrobilibyśmy sobie ślub, i że kochanie, mówię o tobie, no można. Ja pierdolę, takie są fakty. Boże. I to ekspienie wspólne. Do groty bym cię zabrał. Zawsze na przykład babcia się nadłapała, która do nas dzwoniła. Tak. Opowiada, no i Oleńko, powiedz mi, kresam ją cały czas. I Ola myśli do tej pory, że te różnice głosu słychać. I na przykład jak dzwoni mój mąż, to Ola bierze telefon i odbiera. A właśnie dlatego, kto pytał, czy Daria jest zajęta. Mąż. Ja i Ola mówi, no hej, znaczy, zmieniasz na mój głos. No hej. Nie wiem, osobiście. Przepraszam. Nie, ja też już nie. Nie, to mi się wydaje, że to zmieniało się w czasie. Tak, nie? Że ale w sensie, nie wiem, powiedziałabym, że okej było. Tak. Ja pamiętam, miałam moment, bo wiecie, Daria zawsze była, powiedziałabym, że naturalnie ładna, a ja miałam moment... Co ty masz z tym? No, ale poczekaj. Ja później, jak byłam z podstawówki, weszłam do gimnazjum, to zjęłam aparat, pamiętam... Mi na ty. Nie krępujcie się, kochani. Pamiętasz, jak zaczynałaś, że też nie mogłaś się zdecydować? A na co?
A, bo Daria, ja powiedziałam Mary. Widzisz? Masz obrączkę? Nie, no. Ja? No, chcesz pokazać obrączkę? To zobaczyć jest tak z daleka? O, starczy. Przybliży. Siostra, mam... Wiesz, jak ja się ubierałam? Bo wiecie, to co ja teraz, tak jak ja się ubieram, to wierzcie mi, że to jest naprawdę już dużo, dużo lepiej niż to, co było kiedyś. Jakbyście zobaczyli, jak ja się ubierałam, to na przykład pan potrafił powiedzieć do mnie, jak jechałam w gondolce. No co tam, chłopczyku? Ja się na niego patrzę, proszę pana, ja nie jestem chłopczykiem, jestem... Tak ty wyglądasz, co ty na siebie założyłeś? Wiecie, mówię, kurde. No tak... No to już 27 na kartku. Ja Sims, oczywiście, że Simsy. Budowanie domu, tworzenie rodziny, usuwanie barierek w basenie. Daria! I kody, prawda? Na... Kody, zawsze na kodach. Muszę jedną rzecz zobaczyć. Bo nie wiem. A w sensie mam na chwilę... Nie, wyłączyć? No i może uda mi się tak, wiesz, tutaj... A pierwsza deska, jak ci się podoba? No ładna jesteś. No, nikt nie powiedział, że chociaż trochę jest ładna. A deska? Deska. Bardzo ładna. To jest Picasso. Mnie nawiedził. Co ty powiedziałeś? Tak się nosił, trochę jak Random Bruce w lidze. O, tak jak Random Bruce pisze, że po gierce idzie i będzie wsiadał do Audi i ruchał dupeczka. Dobrze wiemy, że wali konia w lesie i jedyne czym jeździ to windą w dół, tak? Sabalowi wczoraj brat walnął samobuja? Nie no, pewnie siejesz jakieś fejki już teraz. Niby skąd możesz to wiedzieć? Na Discordzie pisał? Serio? Nie, to na metincikach jest jakaś klątwa. Kiedy czemu, a czy wszystkie renifery są takie fajne i podążają za Mikołajem, bo też nie wierzyć. Słodzą ci, słodzą. Dobra, kochani, skończyłam choinkę. Jak nie wiecie, co kupić rodzicom, to jak kupcie deskę. Jak nie wiecie, co kupić, ja już jestem na drodze do tartaku, żeby ominąć kolejkę. Śmiejecie. A mamie kupiłyśmy zestaw noży. Jeszcze, w sensie jeszcze nie. Prawie jeszcze, poczekajcie, bo zrobiłam fioletowym. Tym fioletowym to tak średnio wygląda ten napis, więc go poprawię na czarno, żeby lepiej wyglądało. Bo wydaje mi się, że tak jest za jasno. Pozdra... Ja... My... O, pozdrawiamy. Narysujesz na desce Tatrę dla widza? Dobra. Nie, no to ma być świąteczna deska. Którą deskę chodzi? Dobra. Wyślijcie buziaka dla widzów. Bo to odszedł. Mi się wydaje, że w ogóle jak ona zobaczyła, że jak ja przyszłam, to tak zaznaczyła swoje...